o takim czymś, co nazywam paradoksem wiary. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Werset, który nas prowadzi. List Jakuba 4,7 jest napisany tak. Poddajcie się Bogu. Poddajcie się Bogu. Co to znaczy, że człowiek narodzony z Bożego Ducha ma się poddać Bogu? To nie jest słowo do ludzi nieodrodzonych z Bożego Ducha. To jest słowo do ludzi narodzonych z Bożego Ducha. Czyli jeżeli jest dyrektywa apostolska, aby poddać się Bogu, to oznacza, że można być narodzonym z Bożego Ducha i nie poddawać się Bogu. Rozumiecie? Zawsze na zasadach logiki przyglądacie się tym rzeczom. Słowo poddać się tutaj, greckie słowo hypotaiso, ono oznacza podporządkować się, uzależnić się. Podporządkować się lub uzależnić się. Ale co ciekawe, to nie jest tylko dokładnie to, bo kiedy Grek to mówi, to oznacza podporządkowanie się nawet z użyciem siły. Czy też uzależnienie się nawet z użyciem siły. Czyli to wchodzi w grę tutaj nie tylko podporządkowanie się pod tytułem okej, rozumiem, że winienem, ale podporządkowanie, w którym być może należy użyć siły. To znaczy poddać się. Czyli podporządkować się lub uzależnić się nawet z użyciem siły. Te słowo składa się z takich dwóch słów. Hypo pod spodem, a taiso umieszczony na stanowisku. I ten zwrot dokładnie brzmi w ten sposób. Umieścić siebie pod czyimś autorytetem, nawet gdyby wymagało to użycia siły wobec samego siebie. To znaczy poddać się. Poddać się to znaczy umieścić siebie pod czyimś autorytetem, nawet gdyby wymagało to użycia siły wobec siebie samego. Czyli jeżeli jest napisane poddać się Bogu, to w ogóle nie oznacza, że to może być, że to może być łatwe. Bo to może być łatwe, ale nie musi być łatwe. Nie musi być łatwe. Bo tutaj jest jasna notacja, że aby poddać się Bogu, to trzeba w ten sposób się ustawić, rozumiecie? Żeby wejść pod dyrektywę Bożą, nawet gdyby wymagało to siły. To jest trudne, bo ludzie myślą, że w ogóle narodziłem się z Bożego Ducha, jestem pod łaską i to mi pójdzie łatwo, poddam się łatwo. Potem przychodzą, mówią, jak mi jest ciężko poddać się. Ja mówię, no bo wiesz, tam trzeba użyć siły. Nie trzeba, jestem pod łaską. Nie, no trzeba, mówię, tak mówi Słowo. Trzeba tam użyć siły. Aby nasza wiara mogła działać bez zarzutu, należy najpierw być poddanym Bogu. Rozumiesz? Żeby twoja wiara mogła działać bez zarzutu, prawidłowo, najpierw musisz być poddany Bogu. Co to znaczy poddany Bogu? Poddanie Bogu to podporządkowanie swojej mentalności Bożym planom, celom i dążeniom. Podporządkowuje swoją mentalność Bożym planom, celom i dążeniom. Wszystko podporządkowuje Jego planom, Jego celom, Jego dążeniom. Często ludzie pytają, a czy tu jest gdzieś miejsce dla mnie? Ja mówię, nie, dla Ciebie miejsca tutaj nie ma. Dlaczego? Bo Ciebie nie ma. Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Chrześcijaństwo w pewnym sensie to jest paskudna historia. Bo to jest historia, w której ty zyskujesz niebo kosztem śmierci twojego ego. Rozumiesz? A to twoje ego odpowiadało za wszystko w twoim życiu. Za to, jak się ukształtowałeś. Ego to nie jest coś złego, ani dobrego. Ego to jest ego. Ego to był obumarły duch człowieka. Ostatnio jakiś człowiek napisał, że ego to są demony. Ja mówię, nie.
Ego to jest obumarły duch człowieka. Każdy człowiek na ziemi przed narodzeniem z Bożego Ducha ma obumarłego ducha, czyli częściowo martwego. I to jest jego ego. Rozumiecie? To jest jego tożsamość. I teraz, kiedy rodzisz się na nowo, tracisz tą tożsamość. Więc pytania, czy jest dla mnie gdzieś tu miejsce, są nie na miejscu. W ogóle nie na miejscu. Mówiąc o poddaniu się Bogu, mówimy o tym, że musimy zdecydować się w pewnym sensie przestać istnieć. Rozumiecie? I ktoś mówi, na moje życie. Nie zrozumiałeś. Od momentu twojego nowego narodzenia nie posiadasz swojego życia. Po co się rodziłeś na nowo? Kto ci kazał? Miałeś swoje życie, mogłeś żyć. Narodziłeś się z Bożego Ducha? Tak. Co cię skłoniło do tego? No bo szedłem do piekła. No wy to zapłaciłeś cenę. A ja myślałem, że to za darmo. Fika z makiem. Nic nie jest za darmo. Nie ma nic za darmo. Za wszystko się płaci. Płaci się. Ktoś mówi, nie, bo jest za darmo. Nie, Jezus zapłacił. Ktoś zawsze musi zapłacić. Tak jest wszystko skonstruowane, że zawsze trzeba zapłacić. Rozumiecie? Płacić trzeba. Za wszystko w tym życiu. W tym i w przyszłym. Ktoś musi zapłacić. Jak nie ty płacisz, to ktoś za ciebie płaci. Poddanie się Bogu to podporządkowanie swojej mentalności Bożym planom, celom i dążeniom. Wydaje się to oczywiste, ale zazwyczaj łatwo to umyka większości chrześcijan. Bo inaczej jakby to nie umykało, to by nie było problemów u chrześcijan. To chrześcijanie by mieli piękne, gładkie życie z wiary. A nie mają. Większość chrześcijan ma kostropate życie niedowiarstwa. Rozumiesz? Tak ma większość chrześcijan. Ludzie Boży dość łatwo robią podświadomie przekierowanie z poddania się Bogu na ruch wiary w swoim umyśle. Ludzie myślą, że mogą rozwinąć swoją wiarę bez poddania się Bogu. Albo że się trochę poddadzą, a jednak rozwiną swoją wiarę i za pomocą tej wiary będą zdobywali góry. Rozumiecie? Nie będą zdobywać gór. Ponieważ nie poddali się Bogu. A więc ich wiara będzie niekompletna, szczątkowa albo krucha. Prawda Boża z Ewangelii Marka 9:23 brzmi: wszystko jest możliwe dla wierzącego. I każdy to chętnie krzyczy. Wszystko jest możliwe dla wierzącego. Halleluja, jestem wierzący, wszystko dla mnie jest możliwe. I to staje się dla ludzi Bożych jedyną formą wiary. I w bardzo wielu przypadkach tak jest. Ale istnieją sytuacje, w których ta rzecz jest niekompletna. Zauważ. Krzyczałeś, że wszystko możesz w tym, który cię umacnia w Chrystusie, że wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy. I co? I odnosiłeś porażkę. Rozumiesz? I dziwiłeś się, dlaczego tak jest? Przecież ja jestem w ruchu wiary. To jest jeden z elementów chodzenia z Bogiem. I nasza wiara, globalna wiara, jest czymś więcej niż jedynie tym, że wszystko mogę, bo jestem wierzący. Prawda o ruchu wiary musi być postawiona na fundamencie prawdy o poddaniu się Bogu. Najpierw jest poddanie się Bogu i z miejsca poddania się Bogu rozwijamy swoją wiarę. Naszej wiary nie należy rozwijać w inny sposób, bo będzie niekompletna, słaba, krucha, cienka.
Czasem uda ci się o coś wywierzyć. Nawet jeśli to czasem to będzie 10, 20, 30, 40%, to i tak będziesz odnosił w większości przypadków porażki. Będziesz je ukrywał, frustrował się, zastanawiał się dlaczego, czemu. Szukał nauczycieli, którzy potwierdzą ci swoją porażkę. Doktryn będziesz szukał. Dlaczego jest taka porażka? Rozumiesz? A odpowiedź brzmi w tym, że nie poddałeś się Bogu. Nie poddałeś się kompletnie. Mogłeś się poddać w jakiejś części, ale nie kompletnie. Nie poddałeś się kompletnie. Przeczytajmy taki fragment. Ewangelia Łukasza. Kwestia drugi rozdział. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, od 39 do 46. I wyszedłszy, mowa o Jezusie, udał się według zwyczaju na Górę Oliwną. Poszli też z nim uczniowie. A gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: módlcie się, aby nie popaść w pokuszenie. A sam oddalił się od nich, jakby na rzut kamieniem, i padłszy na kolana, modlił się. Mówiąc: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie. Wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. A ukazał mu się anioł z nieba, umacniający go. I w śmiertelnym boju jeszcze gorliwie się modlił i był pot jego jak krople krwi spływające na ziemię. A wstawszy od modlitwy, przyszedł do uczniów i zastał ich śpiącymi ze smutku i rzekł do nich: dlaczego śpicie? Wstańcie, módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Chcę, żebyśmy troszeczkę na tym posiedzieli. Pokuszenie wymienione w wersetach 40 i 46 jest związane z tym, że chce się pominąć poddanie Bogu i od razu wejść w ruch wiary. Na czym polega to pokuszenie? Na tym, że wielu chrześcijan jest kuszonych, aby pominąć poddanie się Bogu, a wejść w ruch wiary. Im się wydaje to możliwe, im się wydaje to atrakcyjne, im się wydaje to łatwe, lekkie i przyjemne. No bo przecież jest co? Łaska. Najbardziej wyświechtany slogan w chrześcijaństwie. Tuż za nim idzie miłość. Rozumiecie? To są słowa, którymi sobie chrześcijanie dupę podcierają. Notorycznie. Łaska i miłość. Na przemian. Rozumiecie? I to jest dramat w ogóle. Jezus staje przed zupełnie nową dla jego psychiki sytuacją. Rozumiecie to? Zupełnie nowa dla jego psychiki sytuacja. On 3,5 roku pracuje nad tym, aby do tego miejsca dojść, i jednak to miejsce jest miejscem najtrudniejszym dla Jezusa ze wszystkich. Nie ma trudniejszego momentu w życiu ziemskim Jezusa niż to, co się dzieje w Getsemane przed Jego śmiercią, a potem zmartwychwstaniem. Nic nie było dla Niego trudniejsze. Nie wiem, czy zauważyliście, jak sobie świetnie radził z szatanem, jak był na pustyni. Kozak. Rozumiesz? Kozaczek. Pości, siedzi w dziurze skalnej. Nieważne, że na zewnątrz jest 50 stopni na plusie. Rozumiesz? Siedzi w tej dziurze, modli się, jest pełen mocy Świętego Ducha. Przychodzi diabeł, a on staje, patrzy mu w twarz i wali do niego słowem. Kozak. Ale w Getsemane już nie kozak. A tamta rzecz się dzieje na początku służby. Wypadałoby, żeby jego siła rosła. Wypadałoby, żeby siła jego psychiki była jeszcze większa. Żeby jeszcze więcej mógł wytrzymać. Ale tu jest inna sytuacja. Jego umysł zaczyna walczyć przeciwko jego duchowi. Jego umysł twojego Mesjasza
zaczyna walczyć w Getsemane przeciwko Jego duchowi. Jezus jest w pełni człowiekiem, takim jak ja i ty. Takim samym, posiadającym umysł. I co robi umysł? Zaczyna walczyć. Wchodzi się w trudną sytuację życiową. Jest się pełnym ducha. Zderza się z nowymi komplikacjami życiowymi. I co? Umysł zaczyna walczyć. Bo walczy u Mesjasza, to czemu ma nie walczyć u ciebie? Uważasz, że twój umysł nie będzie walczył? Jezus powiedział, wystarczy, że uczeń będzie jak mistrz. Twój mistrz skamlał tam w Getsemane, bo jego umysł walczył przeciwko jego duchowi. Rozumiesz? Zatem Mesjasz, zamiast przejść natychmiast do trwania w wierze w swoje zmartwychwstanie, pada na kolana i zaczyna modlić się modlitwą poddania, czyli modlitwą powierzenia. Po raz pierwszy Jezus prezentuje nową rzecz. Prezentuje modlitwę powierzenia. Nigdy tego nie robił. Zawsze mówił tak, widzę, co czyni Ojciec i ja czynię. Stawał wielkim głosem, chwalił Boga. W wierze chodził po wodzie, uzdrawiał chorych, wypędzał demony, wskrzeszał zmartwych, odważnie stawał przeciwko rządcom politycznym i religijnym. Do tego momentu jego ruch wiary wystarczał. Ale w Getsemane jego umysł zaczął się buntować i mówić, to jest za dużo. Jeszua, to za dużo. Za grubo. Za grubo. Nie wstaniesz z martwych. Bez przesady. Co innego wzbudzić trupa, Jeszua. To można zrobić w wierze. Ale jak ty umrzesz, Jeszua, to ty nie będziesz już mógł wierzyć. Jeszua, nie umieraj. Bo nie wstaniesz z grobu. To jest w jego umyśle. Werset 42 jest kluczowym wersetem. Przeczytam go jeszcze raz. Ojcze, jeśli chcesz, oddal ode mnie ten kielich, wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Moja, Twoja. Jezus jest Bogiem? Amen. Czy robi wszystko, co widzi u Ojca? Amen. Czy się zgadza z Ojcem we wszystkim? Amen. To dlaczego ma inną wolę w tym momencie niż wola Ojca? Czemu to jest? Słowo moja to greckie słowo mu, czyli mnie. I dokładnie jest napisane, niech stanie się nie mnie. Niech stanie się nie mnie to. Niech stanie się nie mnie. Taki jest w ogóle, takie jest zdanie greckie. Niech stanie się nie mnie. Niech to, co się ma stać, nie mnie się stanie. To jest dopełniacz liczby pojedynczej zaimka ja, czyli ego. Temu to jest dopełniacz liczby pojedynczej zaimka ego. Jezus był człowiekiem i mimo, że nigdy nie zgrzeszył, to jednak posiadał ludzką naturę, która była skłonna ulegać wpływom grzesznym. Rozumiecie to? Jezus nie posiadał zabezpieczenia przed grzechem. Ja słyszałem masę różnych nauczań, jaki to był Jezus. Od tego, jak wzbudzał ptaszki w Egipcie, martwe, po takie sytuacje, że Jezus nie mógł zgrzeszyć. Bzdura.
Ten werset rozwiewa to myślenie. Jezus posiada ludzką naturę, która jest skłonna zgrzeszyć, która może zgrzeszyć. Ona może zgrzeszyć. Ona nie ma blokady przed grzechem. Ona nie ma załączonej blokady. Rozumiecie, o co chodzi? Kiedyś miałem BMW. Jeździłem tym BMW i nie mogłem jechać szybciej. Patrzę, a mi pod pedałem założyli blokadę. Jak zdjąłem tą blokadę, zacząłem zupełnie inaczej jeździć. Rozumiesz? Jeździłem tak, żeby się droga zwężała. Jak w grze telewizyjnej. Ale dopiero jak zdjąłem blokadę. Jezus nie miał żadnej blokady. Jezus mógł grzeszyć. Była to natura skłonna ulegać wpływom grzesznym. Jego umysł był torpedowany myślami o uwolnieniu ludzkich chęci. Jego umysł chciał, aby on po ludzku postępował. Jego umysł więc wręcz bronił jego człowieczeństwa, rozumiecie? On bronił jego ludzkiej natury. Umysł jego był atakowany przez szatana, który próbował namówić jego umysł do postępowania zgodnie z naturą ludzką. Szatan go atakował i mówił: Jezus, obroń się, myśl logicznie, myśl konstruktywnie. Rozumiecie? Doświadczasz takich rzeczy? Bo ja tak. Ten sam diabeł przychodzi do mnie i mówi: Artur, myśl konstruktywnie. Nie rób takich ryzykownych rzeczy. Po co ci to? Ochroń się. Ten sam diabeł i ten sam umysł. Ludzki umysł. Jezus miał ludzki umysł. Słowo twoja to greckie sos, czyli twój. Dokładnie, niech stanie się twój. To jest zaimek dzierżawszy od ty. I oryginał tej wypowiedzi brzmi tak. Niech stanę się nie ja, lecz stanę się ty. On tak się tam modli. Tak mówi oryginał. To jest modlitwa jego. Niech stanę się nie ja, lecz niech stanę się ty. Modlitwa poddania powoduje, że przechodzimy spod wpływu duszy pod wpływ ducha. Posłuchaj tego zdania. Modlitwa poddania spowoduje, że wyjdziesz spod wpływu duszy i wejdziesz pod wpływ ducha. O to chodziło Jezusowi. On mówił: niech stanę się nie ja, lecz niech stanę się ty. On tam upadł na kolana i powiedział, że chce wyjść ze swojego umysłu i poddać się swojemu duchowi. To była modlitwa poddania. Werset 44 pokazuje, że modlitwa poddania to co? Śmiertelny bój. To śmiertelny bój. Towarzyszy jej stres, ból i wojna z samym sobą. Stres, ból i wojna z samym sobą. Dlatego poddanie się jest określone jako zmiana pozycji nawet z użyciem siły. Trzeba wielokrotnie samego siebie wziąć za mordę i wprowadzić w miejsce, którego się nie chce. Masz łaskę.
masz łaskę właśnie. Takie perełki łaski, mało znane w świecie chrześcijańskim. Rozumiesz, o czym mówię? To jest bardzo ważne, co teraz mówię. Bo jeżeli tego się nie będzie stosować, to się będzie niekompletnym człowiekiem. A jeżeli spróbuje się ominąć ten stres, ból i wojnę z samym sobą, to nie dojdzie wielokrotnie do poddania. Rozumiecie? Nie dojdzie. Twoim największym wrogiem nie jest szatan. Twoim największym wrogiem jest twoja mentalność niepoddana Bogu. To jest twój wróg. To jest twój wróg, nie szatan. Szatan to jest drobny frajerek. Rozumiesz, o co chodzi? Drobny frajerek, który ukrywa na tym swoje lody. Stoi na zewnątrz i ukrywa swoje lody. Jezus nie toczy tam boju z diabłem. Jezus toczy tam bój ze sobą. Ojcze, niech stanę się nie ja, lecz niech stanę się Ty. On tam się modli o transfer. On mówi, Ojcze, trzeba przetransferować mnie z miejsca mojego umysłu, który nie chce tego, do miejsca mojego ducha. Ojcze mój, niech stanę się w duchu i niech przestanę trwać w duszy. Ojcze mój. To jest modlitwa poddania, modlitwa powierzenia. Rozumiesz? To jest modlitwa poddania. W modlitwie poddania wyrażamy przed Bogiem to, co czujemy. Wylewamy przed Nim odczucia lęku i frustracji. Stajemy się bezradni. Stajemy się zależni. Już nie ja, Ojcze, lecz Ty. Jestem bezradny. Jestem zależny. Nakłaniamy naszą duszę do kapitulacji. Skapituluj. Skapituluj teraz. Poddaj się. Poddaj się. Poddaj się. Ale tyle już wiem. Tyle już wiem. Poddaj się. Ale tyle doświadczyłam. Poddaj się. Ale tyle znaczy. Poddaj się. Ale tyle mam. Poddaj się. Poddaj się. To jest modlitwa poddania. Modlitwa poddania to nie jest Panie, poddaję się Tobie. To jest żadna modlitwa. Prawdziwe poddanie jest dramatyczne. Rozumiesz? To znaczy, że ono następuje dzień po dniu, bo to nie o to chodzi. Być może w Twoim życiu będziesz miał jedno poddanie. A może będziesz miał co drugi dzień poddanie. Ja nie wiem. Każdy ma inną konstrukcję psychiczną. Rozumiesz? Jedno na pewno będziesz miał. Bo nie jest uczeń nadmistrza. Jeśli Twój mistrz miał jedno, to na pewno będziesz miał przynajmniej jedno. I będzie to na pewno po nawróceniu. Bo przed nawróceniem nie można się poddać Bogu. Posłuchaj teraz dalej. Jeśli to będzie jedno, to będzie to przełom w Twoim życiu. Przełom. Jezus miał jeden przełom. Ale potrzebował tego przełomu. Jezus miał jeden przełom. Ten przełom był w Getsemane.
Nie ma innych przełomów Jezusa. W innych przypadkach Jezus idzie jak torpeda. Ruchem wiary tyranizuje diabła dzień po dniu. Ale ma miejsce, w którym musi pęknąć coś w jego psychice. I nie jest uczeń nadmistrza. Jeżeli ci się to zdarzy raz, to gratuluję. Rozumiesz? Jeżeli będziesz miał tylko jeden taki przełom w życiu, to przyjdź do mnie i powiedz: Artur, chcę cię czegoś nauczyć. Dobrze? Bo będziesz jak twój mistrz. On miał jeden. Ale może będziesz miał swoje Getsemane co drugi dzień na razie. Może co tydzień, może co miesiąc. Nie wiem. Wiem, że nie jest uczeń nadmistrza. Gdy zrealizujemy modlitwę poddania, to dusza nasza nie ma już nic. Nic nie ma. Nie ma zasobów, nie ma obrony, jest naga i bezradna. Taki jest skutek modlitwy poddania. Rozumiesz? Nie dam, że trochę coś ma. Ona nie ma nic. Wiesz, po czym poznasz, że przeszedłeś w ogóle takie coś? Że nie będziesz miał nic do powiedzenia w pewnych kwestiach. Będziesz skończony w nich. Będziesz miał tylko prawdę i żadnej swojej opinii. Słowo ale oddali się od ciebie jak wschód od zachodu słońca. Będziesz patrzył na prawdę i będziesz mówił: yes, sir. Nie będą towarzyszyły temu żadne sprzeczne odczucia. Będziesz chciał tej prawdy, pragnął jej i ona będzie dla ciebie słodka. Bo jak będzie jakieś tam odczucie negatywne, to znaczy, że nie ma poddania. To jeszcze nie, może jesteś w trakcie poddania w tym czasie. Może być w trakcie. W trakcie. Ale po zakończeniu modlitwy poddania, rozumiesz? Będziesz pusty jak bęben turecki. Rozumiesz? Werset 43 mówi, że gdy zrealizujemy modlitwę poddania, to następuje umocnienie Boże. Jezus modli się modlitwą poddania, wskutek czego co? Aniołowie go zaczynają wzmacniać. Kiedy go zaczynają wzmacniać aniołowie? Kiedy to się dzieje? Kiedy on się poddał Bogu? Kiedy powiedział: Ojcze, nie ja, lecz Ty. Nie ja, lecz Ty. Sami ludzie pytali: a jak wy ewangelizowaliście na początku, chciało się wam jechać, czy nie chciało? Ja mówię: ja nie miałem w sobie ani chciało, ani nie chciało. Ja miałem ewangelizację w Warszawie. Miałem żonę i małe dziecko i miałem tam dojechać i mieliśmy tam zrobić ewangelizację. Ale co tam czułeś? Nic nie czułem. Nie ja, lecz Ty. Nie miałem objawień dodatkowych. Nie miałem głębokich przeżyć duchowych. Rozumiesz? Byłem pusty. 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 Nie miałem zdania na ten temat. Zdania nie miałem. Siła Boga z naszego ducha zaczyna manifestować się nad naszą duszą podczas modlitwy poddania i wtedy wchodzimy w ruch wiary. Werset 45 mówi: a wstawszy od modlitwy poszedł.
Co zrobił? Poszedł. On poszedł na krzyż. On już się nie bał. On już tylko wierzył. I już mamy czysty ruch wiary. On jak wychodzi z Getsemane, to już jest prosty, czysty ruch wiary. Wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy. Żyję i nie umrę. Ręka Pańska nade mną. Śmierć nade mną nie ma władzy. Już nie ma modlitwy pomóż, ratuj, zmień mnie. Jest kozak. Ale kiedy kozak się stał? Kiedy pękł w Getsemane. W Getsemane pękła mu psycha. Był na granicy depresji. Był na granicy wycofania się. Mógł się wycofać, mieć żonę i prowadzić zakład ciesielski, rozumiesz? I wszystko było git. Jakoś inaczej by się załatwiło historię. Bóg jest wszechmogący. Amen? Może by urodził syna i syn by poszedł na krzyż. Nie wiem. Może z Marią z Magdali by się spłuknął. Nie wiem. Co by było. Ale się nie wycofał. Nie uruchomił tamtej alternatywy. Rozumiesz? Kto oglądał przeczucie? Podnieście rękę do góry. Brawo. Kto jeszcze? Brawo. Proszę, żebyście wszyscy obejrzeli przeczucie. Film. Sandro Bullock. Wszyscy. Bardzo was proszę o to. Dowiecie się, co to znaczy wiele alternatyw. I co to znaczy podjęcie odpowiedniej decyzji. Jaką się cenę za to płaci. On wiedział, że potrzebuje umrzeć. On zaplanował swoją śmierć. On zaangażował w to ludzi. On rozpętał tą całą awanturę mesjańską. I tam w Getsemane on musiał pęknąć, bo jego psycha nie wytrzymywała. Nie wytrzymywała. On musiał paść na kolana i powiedzieć: Ojcze, nie ja, lecz Ty. Nie dusza, lecz duch. Ojcze, nie dusza, lecz duch. Nie dusza, lecz duch, Ojcze mój. I to było bardzo bolesne dla niego. Bardzo bolesne. Wiecie, jak on miał alternatyw? Mógł być królem Izraela. Mógł zebrać wszystkich zelotów i zrobić rewolucję. Wyobrażacie sobie, że Jezus mógłby pójść drogą rewolucjonisty z jego charyzmą, z jego mocą, z jego relacją z Bogiem, której nigdy by nie stracił. Ponieważ jego pójście na krzyż było jego decyzją. Jego decyzją. Rozumiecie, o co chodzi? Aniołowie by mu służyli. Rzymianie by serali w gacie i uciekali na kontynent. On by założył Republikę Izraelską. Rozumiecie? Ogarnąłby w ogóle Bliski Wschód. Dzisiaj jego potomkowie by byli właścicielami wszystkich pól ropy naftowej. Ameryka by siedziała u Jezusowców w kieszeni. Rozumiecie? Ale tak nie zrobił. Powiedział: nie dusza, Ojcze. Nie dusza moja zadecyduje. Nie dusza zadecyduje. Duch mój zadecyduje. Duch mój zadecyduje. I kiedy on to zrobił, otrzymał pomoc z nieba. Przyszła pomoc z nieba. Przyszła manifestacja mocy. I rozpoczął realny ruch wiary. Prosto z książek Hegena. Rozumiecie? Poszedł. Wstał i poszedł. Modlitwa poddania otwiera drzwi do modlitwy wiary. Zapamiętaj to. Modlitwa poddania otwiera drzwi do modlitwy wiary. Najpierw poddanie, potem ruch wiary. Zawołanie: niech się stanie, niech się stanę nie ja, lecz niech się stanę Ty,
poprzedza wyznanie wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Najpierw jest, niech się stanę nie ja, lecz niech się stanę Ty. Rozumiesz? A potem jest wyznanie, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Oto jest prawidłowa kolejność w wierze. I to się może wydawać paradoksalne. Jak to? Ja mam teraz się paść na kolana i mówić, że jestem słaby, nic nie mogę, nic nie potrafię, a za chwilę wstać z kolan i powiedzieć, wszystko mogę, wszystko potrafię, jestem silny. Tak mam zrobić? Ja mówię, tak. Co to jest? Ja mówię, świetna schizofrenia. Jak to ogarnąć? Ja mówię, tego się nie ogarnia. Tego się nie ogarnia, to się wykonuje. Już niektórym wam mówiłem, na czym polega filozofia paradoksu. Z jednej strony kartkę się maluje na czarno, z drugiej na biało. I ja ją trzymam w ręku. Z mojej strony jest czarna, z waszej biała. I ja się pytam tak, jaki kolor ma kartka? I ty powiesz biała, a ja powiem czarna. A ty powiesz biała, a ja powiem czarna. A wiesz dlaczego? Bo wszystko zależy od punktu widzenia. Wszystko zależy od punktu widzenia. Z punktu widzenia duszy rzecz wygląda inaczej, a z punktu widzenia ducha ta sama rzecz inaczej. Dlatego należy się najpierw poddać, wyłożyć przed Bogiem wszystkie swoje słabości, przyjść do Niego i powiedzieć, jestem cienki jak żyletka Paul Silver. Nie jestem w stanie działać, nie jestem w stanie funkcjonować, nie potrafię różnych rzeczy, nie ogarniam kuwety, Panie mój. A następnie wstać z kolan i powiedzieć, wszystko mogę w Tobie, Jezus. Jestem silny i potężny. Będę szedł i zwyciężał. Każdy diabeł padnie pod moimi nogami. To jest prawidłowy kierunek. Tak musisz funkcjonować. Tak to się robi. Dlaczego? Bo Twój Pan dał Ci przykład. Twój Pan dał Ci przykład. Twój Bóg pokazał Ci, jak się działa w ciele. On dlatego chodził w ciele, żeby Ci pokazać, jak się działa w ciele. Rozumiesz? On wiedział, że musi Ci to pokazać w ciele. Że to będzie zawało, że on przez proroka do Ciebie z nieba coś huknie, bo że Ciebie przyszedł tutaj prorok, Pan powiedział. Za mało. Muszę zobaczyć. No to on przyszedł sam i pokazał. Oto tak się to robi. Zawołanie poprzedza wyznanie. Zawołanie do Boga. Określające swoją bezsilność duszy. Poprzedza wyznanie wiary w duchu. Poddanie się poprzedza ruch wiary. Poddanie się Bogu jest wejściem w ruch wiary. Modlitwa powierzenia poprzedza modlitwę wiary. Najpierw modlitwa powierzenia, potem modlitwa wiary. Wiesz, kiedy małżonkowie mogą na siebie zacząć wpływać? Jak najpierw się sobie powierzą. I koniec. To jest prosta rzecz. Bierzemy przykład z naszego Mesjasza, przyjaciele, i korzystamy z jego doświadczenia. W każdej sprawie uruchamiamy wiarę, lecz pamiętamy, że w wielu aspektach musimy najpierw uruchomić powierzenie. Jesteśmy w tym czujni. Przyglądamy się temu. W niektórych sytuacjach idziemy jak przecinaki. A rozumiesz? A w innych zaczynamy od łukania w naszym Getsemane. Potem wstajemy, przyjmujemy umocnienie z nieba i ruch wiary. Ruch wiary zawsze jest w ogóle siłą uderzeniową. Ale wielu się szarpie od razu na ten ruch wiary. Ja mówię, ale nie poddałeś się.
Masz w swojej duszy swoje koncepcje, swoje plany, swoje w ogóle myśli. Masz takie rzeczy. Podpierasz się tym, że przecież Bóg jest Bogiem marzeń, Bóg jest Bogiem pragnień. Jestem pełen takich rzeczy, pełen takich rzeczy. Ja ze swoimi marzeniami i pragnieniami zrobiłem taką rzecz, powiedzieć wam jaką? Pozwoliłem się potrząsnąć Bogu. I kurczę, okazało się, że kupę rzeczy to ja sobie wymyśliłem. Zostały mi takie troszkę inne. Jak tak mną potrząsnął, rozumiesz, w tym moim Getsemane, to odpadło ode mnie masę różnych marzeń. Ja mówię, o, już nie marzę o tym. Oj. Rozumiecie? Już nie marzę, mówię, już tego nie chcę wcale. No, chciałem wcześniej, a teraz już nie chcę. Chcę czegoś innego. Zostaje mi, na przykład było ich 15 tych marzeń, potrząsną mi zostały 4. Mówię, okej, realizuję te 4. Rozumiesz? To tak jak z szafą, w której masz pełno ubrań. Pełno ubrań. Tylko kurczę, jak przed nią stajesz, to mówisz, kurczę, nie mam co się ubrać. Okazuje się, że większość twoich ubrań to się nadaje do wyrzucenia. Po co ty masz te ubrania? Weź się oddaj komuś. Weź się oddaj komuś, to będzie w nich chodził. Chodzisz w tych ubraniach? Nie, ale mam. Po co ci? No bo to mi pasuje do tego. Weź to wynieś. Wynieś to skąd. Wynieś. Zostanie ci kilka ubrań i to są te, które są ci potrzebne do życia. Skonfiguruj na ich podstawie w ogóle jakąś garderobę dopiero. Niech one będą filarem garderoby. Filarem. Filar garderoby. 3 kolory, 4 wzory. I sobie wokół tego zrób obudówkę. A wcześniej miałeś 40 kolorów i 800 wzorów i nie miałeś co się ubrać. Dlaczego? To cię w ogóle wprowadzało w chaos, w zamęt. Wielość marzeń wprowadza w zamęt. Trzeba iść do swojego Getsemane i dać się potrząsnąć, wtedy wypadną z nas niepotrzebne marzenia. Wylecą nam, nie wiem którędy, duchową pupcią. Rozumiesz? I będzie dobrze. I wyjdziemy umocnieni. I będziemy chodzić w wierze. Wstańmy proszę. Ojcze, ja modlę się, aby to słowo głęboko docierało do serc ludzi. Ja chcę, aby to wykonywało pracę, aby przemieniało, aby dokonywało zmian w umysłach. Ojcze, ja chcę, żeby to słowo było jednym z przewodnich słów w tym nowym roku, Ojcze. Niech ludzie śmiało poddają się Tobie. Niech uczą się tego. A potem niech umocnieni przez Ciebie mocą Świętego Ducha uruchamiają potężną wiarę, która będzie zbawienna w ich życiu. Amen.